Czy znasz kogoś, kto świadomie chciałby być nieszczęśliwy? Ja osobiście nie znam i myślę, że to nie jest przypadek. Osiągnięcie nieszczęścia w życiu to żmudna praca, która wymaga wielu lat wyrzeczeń i wysiłków i nie jest to takie proste. Jednak są ludzie, którzy dobili swego i osiągnęli całkiem przyzwoite poziomy nieszczęścia. Chcesz być jednym z nich? Oto 10 najważniejszych wskazówek. 1. Skupiaj się na tym, czego nie masz. Zastanów się na tym, czego najbardziej Ci brakuje i poświęć co najmniej kilka chwil dziennie, żeby poczuć, jak bardzo źle Ci jest bez tej rzeczy. Musisz tylko uważać, żeby nie zacząć myśleć o tym, jak to zdobyć, zamiast tego po prostu załóż, że i tak nigdy tego nie będziesz miał. 2. Unikaj bycia w tu i teraz. Zamiast tego w każdej wolnej chwili skup się na przykład na przeszłości. Jak najczęściej rozpamiętuj wszystkie najgorsze wspomnienia. Przypomnij sobie, czego najbardziej się boisz, albo czego najbardziej się wstydzisz, czego najbardziej żałujesz. Dobrym rozwiązaniem jest też skupienie się na przyszłości. Najlepiej, jeśli zbliża się coś, czego się boisz. Po prostu wyobrażaj sobie wszystkie najgorsze scenariusze, nawet jeśli są mało prawdopodobne. 3. Nie dbaj o zdrowie. Wiem, że zdrowe odżywianie albo zapisanie się na jakieś nudne zajęcia może na pierwszy rzut oka unieszczęśliwiać, bo to w końcu nie są przyjemne sprawy, ale nie daj się zwieść. Musisz myśleć długofalowo. Będziesz zdecydowanie bardziej nieszczęśliwy, kiedy dopadnie Cię jakaś choroba. Dlatego unikaj wszelkiego wysiłku fizycznego. Nigdy nie używaj schodów, jeśli jest winda. Staraj się nie spacerować, jeśli możesz gdzieś podjechać samochodem. Nie zwracaj uwagi na to, co i jak dużo jesz. Idealnie, gdybyś jadł samo mięso i słodycze, jednocześnie unikając warzyw i owoców. Regularne jedzenie fast foodów również jest dobrą opcją. Dla tych, którzy najszybciej chcą stracić zdrowie, oczywiście polecam wpaść w jakiś nauk. Najlepiej papierosy i alkohol. Tak, wiem, co powiecie. Przecież to kosztuje. No ale coś za coś. Nie powiedziałem, że bycie nieszczęśliwym jest łatwe. 4. Nie dbaj o przyjaciół. To dość oczywiste, ale tak dużo ludzi o tym zapomina. Przyjaciele to potężny wróg nieszczęścia. Amatorzy przestają dbać o swoje przyjaźnie po 30, ale ty możesz być lepszy. Zasada jest prosta. Zacznij się izolować. Nie utrzymuj kontaktu ze znajomymi, nie dzwoń do nich i nie proponuj spotkań. Jeśli sami będą cię gdzieś wyciągać, możesz to rozważyć pod warunkiem, że będzie wódka, ale częściej odmawiaj. Jeśli już musicie rozmawiać, to sam dużo się chwal i z miejsca krytykuj to, co robią albo mówią inni. Cokolwiek by to nie było. 5. Unikaj długich związków. Najlepiej często zmieniać partnerów, a dłużej zostawać tylko w toksycznych relacjach. Jeśli jesteś z kimś już jakiś czas i jeszcze nie jesteś nieszczęśliwy, to proponuję okazywać dużo zazdrości, często się obrażać i mieć sporo pretensji. Jednocześnie unikaj szczerych rozmów. 6. Zerwij kontakt z rodziną. Najlepiej całkowicie. Jeśli to niemożliwe, bo sami ciągle dzwonią i zapraszają, to przynajmniej zacznij im mówić, co mają robić i jacy mają być. Nawet jeśli się zmienią, wymagaj od nich więcej. Oczywiście wulgarnie podkreślaj swoje niezadowolenie, jeśli mają swoje zdanie. Jeśli już musicie rozmawiać, to raczej nie słuchaj ich, ani tym bardziej nie pytaj się, co u nich, tylko ciągle narzekaj na to, co dzieje się u Ciebie. 7. Rób rzeczy, których nienawidzisz. Najlepiej znajdź jakąś żmudną i nudną pracę, w której niewiele zarobisz, z okropnym szefem i fałszywymi kolegami i zostań w niej przez większość życia. Taka praca to niemal esencja nieszczęścia, więc bierz jak najwięcej nadgodzin i wydawaj je na wódkę. Jeśli czujesz, że za bardzo się rozwijasz, zwolnij się i szukaj miejsca pracy dotąd, aż w końcu w którymś poczujesz się nieszczęśliwy. Jeśli już znajdziesz, trzymaj się go i nie myśl o zmianie. Nawet jeśli na początku będziesz tylko trochę nieszczęśliwy, to spokojnie. Nic z tym nie rób. Z czasem to uczucie się pogłębi. Jeśli mimo wszystko będą przychodziły Ci myśli o jakiejś zmianie, z góry załóż, że nic innego nie znajdziesz i bez tej pracy zginiesz z głodu. 8. Unikaj wartościowej rozrywki. Oczywiście unikanie spotkań ze znajomymi i brak sportu to podstawa, ale musisz też uważać na książki, spacery, podróże i inne rzeczy, którymi niechcąco możesz rozwijać swój umysł lub ciało. Uważaj też, żeby nie wychodzić za dużo z domu. Osobiście zalecam przede wszystkim jak najdłuższe oglądanie telewizji,
ale dobre też są seriale i przeglądanie Facebooka, pod warunkiem, że poświęcasz na to co najmniej kilka godzin dziennie. 9. Wydawaj więcej niż zarabiasz. Nigdy się nie zastanawiaj, czy cię na coś stać i czy naprawdę tego potrzebujesz. Po prostu to kup. Uważaj tylko, żeby za bardzo się z tego nie cieszyć. Jeśli masz z tym problem, patrz punkt pierwszy. Co prawda wydawanie wszystkiego, co masz tuż po wypłacie może być kuszące, ale tu tkwi pułapka. Pamiętaj, że przez cały miesiąc musi ci starczyć na alkohol i papierosy. Jeśli ci braknie, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie wysoko oprocentowanej pożyczki. Pod żadnym pozorem nie oszczędzaj. Im większą masz poduszkę finansową, tym bezpieczniej będziesz się czuł, a jak wiesz, to zupełnie przeczy nieszczęściu. 10. Zawsze szukaj winy w innych ludziach, cokolwiek by się nie działo. To jest ważne zwłaszcza jeśli dopadnie cię chwila słabości i porzucisz cel bycia nieszczęśliwym. Wtedy łatwo ulec pokusie zastanowienia się nad swoimi błędami. Nie wpadnij w tą pułapkę. Pamiętaj, ty jesteś jak łza. To politycy, bogacze i GMO jest wszystkiemu winne. Chwila autorefleksji to najgorsze, co możecie spotkać, więc unikaj tego jak ognia. Chcesz więcej takich filmów w przyszłości? Subskrybuj ten kanał. A jeśli chciałbyś sprawdzić, nad którą sferą życia powinieneś najmocniej popracować, rozwiąż bezpłatny test na testżycia.pl. Po tym jak odpowiesz na kilka pytań, wyświetli ci się wykres, który pokaże ci twoje koło życia. Zainspirowany? Udostępnij ten film swoim znajomym. Do następnego razu. Robert Marchew.